Wraz z londyńską pogodą do Poznania zawitało również brytyjskie kino. Po raz pierwszy w Polsce odbył się British Film Festival organizowany przez Kino Muza. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które zyskało dużą popularność wśród miłośników kina. Od 13 do 17 listopada widzowie mieli okazję zobaczyć najpopularniejsze produkcje filmowe z Wielkiej Brytanii. Od filmów fabularnych po dokumenty. Klimacie pełną emocji i artystycznych poszukiwań. Słuchaliśmy naszych widzów i uznaliśmy, że skoro ewidentnie dają nam znać, że chcą oglądać kino brytyjskie, zróbmy festiwal dedykowany temu kinu właśnie. British Film Festival to prawie 60 produkcji filmowych, zarówno klasyków, jak i przedpremier Zjednoczonego Królestwa Kina. W ofercie festiwalu znalazło się aż 9 sekcji filmowych pod opieką kuratorów, m.in. dedykowanych Hitchcockowi, Lynn Ramsey, czy przeznaczonych dla dzieci lub fanów mrocznych seansów. A na czym konkretnie polega rola kuratora podczas festiwalu filmowego? Przygotowaniu do tych filmów opisów i prelekcji i zapowiedzeniu tych filmów widzom, ale chyba najważniejsze w roli kuratora jest to, żeby ta sekcja, którą się programuje, była odpowiednio spójna i żeby te filmy w jakiś ciekawy sposób ze sobą połączyć. Tegoroczna retrospektywa festiwalowa została dedykowana dwukrotnej zdobywczyni Nagrody BAFTA, szkockiej reżyserce Lynn Ramsey. Widzowie mieli szansę obejrzeć zarówno filmy fabularne, jak i produkcje krótkometrażowe jej autorstwa. Projekcjom towarzyszyły spotkania z artystką podczas sesji Q&A. Myślę, że najciekawszym chyba punktem tej rozmowy było to, jak opowiadała o pracy z tymi aktorami, bo to są dosyć duże nazwiska, w sensie Tilda Swinton, Ezra Miller. No fajnie było po prostu posłuchać, jak się z nimi pracuje, co ona tak osobiście o nich myśli, jak po prostu wyglądała sama praca przy filmie. Lynn Ramsey często porusza w swoich dziełach motyw zmagań mężczyzn z problemami psychicznymi oraz ich wpływem na relacje z otoczeniem. Wśród przedstawionych tytułów znalazł się nagrodzony na festiwalu w Cannes Musimy porozmawiać o Kevinie, opowiadający o trudnej relacji syna i matki. I think she's asking herself questions like, was it because I didn't like him, because I didn't love him, you know, and all these things, but sometimes someone is just, you know, born in a certain way, you know, so it asks a question, I guess, rather than answer it, you know. Podczas sesji pytań i odpowiedzi reżyserka zaznaczyła, jak ważna jest dyskusja na temat poruszony w filmie, zachęcając osoby na widowni do refleksji. A co o seansach myślą widzowie? To jest historia też taka dość nieoczywista o osobie, która jest psychopatą w jakimś sensie i po prostu widzimy jakby to ze strony matki, która jest na pewno, która widzi go, postrzega go trochę inaczej, za wszelką cenę chce go kochać i chce dać mu tą miłość, natomiast widzi, że to jest osoba, do której ona nie może dotrzeć. To jest bardzo ciekawa historia i zrobił na mnie duże wrażenie. Wyprzedane seanse i pozytywny odbiór pierwszej edycji festiwalu przez miłośników kina przełożyły się na pobicie rekordów frekwencji wśród wszystkich festiwali filmowych organizowanych w Kinie Muza. Już jesteśmy w 100% pewni, że festiwal odbędzie się również w kolejnym roku i mam nadzieję jeszcze przez wiele kolejnych lat. Oby co roku listopad obfitował w tylu miłośników festiwalu, ile deszczu. British Film Festival jest niesamowitym wydarzeniem dla fanów kina brytyjskiego. Jeżeli jesteście głodni nowych doznań filmowych i poszukujecie nowych inspiracji, to w przyszłym roku odbędzie się kolejna jego edycja. Dla Kuriera Akademickiego Wiktoria Oleniacz i Natalia Urbańczak.